Dobrze, że to się wyłączyło, bo nie chciałabym, żeby to było play reklamowane o 6 styczny czy Orange. No najwyższy czas, żeby Polska była Polską, a Polacy byli Polakami. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra. Zobaczmy, co się dzieje w świecie. No ale wiesz, jako dziennikarka to nie wypada, żeby mówiła zdjęć. No. Pod tytułem Święty Bogumił, patron chorych i cierpiących w wykonaniu... No jako dziennikarka zdjęć, stara baba i stara cipa. ...w kole. Po godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Święty Bogumił, patronem chorych i cierpiących. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz uczestnictwa w tym pierwszym w nowym 2019 roku poniedziałkowym spotkaniu. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 18 marca w parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Przemyślu, 1 kwietnia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie i 29 kwietnia w parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju. Minęła 17. Czas życzeń i pozdrowienia, więc audycję współtworzoną przez Państwa zapraszamy do składania życzeń. I tak w kółko, wiesz, kuma zachwala kumę, wiesz, dla słuchaczy z Polski Północnej. Dziad, dziada, gargada, żebrak, żebraka, a i tak tym wszystkim prostym rzeczom nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. I tak siebie zachwalają. I tak siebie zachwalają. Ajajajaj, rzeczywiście. Imieniny, urodziny, czyli wszystko co pogańskie, a przykazanie drugie usunięte, bałwochwalstwo wprowadzone, zabili Jezusa, bo Jezus Chrystus dla nich to jest cyganik, bo stały powywracał huku, narobił, wypierdalił handlarzy, żebraków, faryzeuszy i saduceuszy i to im się nie podobało. Można ją przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Jeszcze przez godzinę można wpisać się dziś do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Jana Olszewskiego. Jest ona wystawiona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wpisujący się do niej Polacy podkreślają przede wszystkim zasługi byłego premiera. Wśród odwiedzających był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Ta kolejka zwykłych ludzi jest takim podziękowaniem dla tego człowieka, który zawsze z tymi zwykłymi Polakami miał szczególną bliskość i dla nich pracował, dla nich żył. Podpisałem się pod podziękowaniami. Mówił jak jest, a nie dopasowywał swoich postępowań do trendów i populistycznych haseł. Taki cichy bohater, takich ludzi nam potrzeba. Z podziękowaniem dla wielkiego patrioty, wielkiego Polaka. Podziękowaniem za jego niezłomne postępowanie dla nas wszystkich. Dziękuję. Panie premierze, dziękujemy za wzór, za przykład i za miłość do ojczyzny. Od jutra do dnia pogrzebu księga kondolencyjna będzie wystawiona od 9 do 19. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u oraz doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. W Brukseli powstanie Dom Polskiego Biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli tam na przykład skorzystać z powierzchni biurowych czy zasięgnąć porad ekspertów. Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, ze spółek Skarbu Państwa, a także prywatnych, mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Podstawowa oferta, to znaczy kwestia na przykład hotdeska, tak, czy tego, że możemy na chwilę tam skorzystać z biurka, spotkać się z kontrahentem, uzyskać co najważniejsze wsparcie ekspertów od procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, ma być za darmo.
Dom Polskiego Biznesu w Brukseli ma powstać jeszcze w tym roku. Jego uruchomienie związane jest z 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś rozdanie nagród filmowych BAFTA. Brytyjski odpowiednik Oscarów zostanie rozdany po raz 72. Są 4 nominacje dla Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego za najlepszy film nieanglojęzyczny, reżyserię, zdjęcia i scenariusz. Najwięcej nominacji, bo 12 dla faworyty Jorgosa Lanthimosa. Szansa na wyróżnienie dla najlepszej aktorki ma Olivia Colman, wcielająca się w Królową Annę. Jej konkurencja to Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy i Viola Davis. Najlepszy film? Na liście oprócz faworyty również Roma, Czarny Klan, Narodziny Gwiazdy i Green Book. Enjoy the show. I also write songs. Szansę na tytuł najlepszego aktora ma Rami Malek za swą transformację we Freddiego Mercurego w Bohemian Rhapsody. Tu konkurencja to Bradley Cooper, Christian Bale, Steve Coogan i Viggo Mortensen. Bohemian Rhapsody otrzymała 7 nominacji. Jedna dla najlepszego filmu brytyjskiego została zawieszona po tym, jak na jaw wyszły oskarżenia wobec reżysera o molestowanie seksualne. 7 nominacji również dla Pierwszego Człowieka w Rumy i Narodzin Gwiazdy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Wyniki poznamy około godziny 20 czasu obowiązującego w Polsce. Gmina Walim na Dolnym Śląsku ma swoich własnych wyszkolonych ratowników. Profesjonalne szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przeszło 15 osób, m.in. urzędnicy, przewodnicy i strażacy ochotnicy. Gmina Walim jest oddalona od najbliższego pogotowia ratunkowego o prawie 20 km. Ratownicy na miejscu przydadzą się całej społeczności, podkreśla wójt Adam Hausmann. Na pewno potrafią przywrócić funkcje życiowe, czyli ta pierwsza pomoc i utrzymać pacjenta do czasu przybycia pogotowia. Na pewno te osoby, które są przeszkolone, na duże potrafią. Szkolenia współfinansuje Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas na prognozę pogody. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia w centrum i wschodniej części kraju. Na zachodzie i północy prognozowane są opady deszczu. Na termometrach od 4 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie do 10 w Krakowie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dzień dobry Państwu. A moim gościem jest dziś pan dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, politolog. Dzień dobry. Specjalista od wizerunku politycznego. Panie doktorze, tak się zastanawiałem, czy po śmierci świętej pamięci Jana Olszewskiego. Tak. Ta dyskusja wywołana, te opinie, które jakby znalazły się w przestrzeni publicznej, przybliżając chyba całą jego biografię polityczną. Można powiedzieć, że ta biografia polityczna to właśnie biografia jego życia. Czy ona może mieć wpływ na, nie chcę już mówić o świadomości politycznej społeczeństwa polskiego, ale o przybliżeniu wiedzy o niedalekiej przeszłości Polski. No zdecydowanie. Dzisiaj mamy troszkę taką sytuację, że ta najnowsza historia polityczna, ona jest też z drugiej strony najmniej znana, bo jest najnowsza, czyli nie mamy jeszcze odpowiedniego dystansu do niej i raczej ludzie traktują ją emocjonalnie. Dlatego też niedzielę Radio Maryja nie ma nic do powiedzenia, Państwa zauważą, a tak w zwykły dzień jak handel mydło i powidło, to oni mają dużo do powiedzenia, bo jest walka, bo jest natarcie. Można powiedzieć, no od czasów wojny powojennych uczestniczyła w tych wszystkich wydarzeniach, do których my już trochę możemy mieć dystans i nawet przecież mamy już dystans do wydarzeń po 89 roku. I akurat Jan Olszewski no, był taką postacią, która mogła świadczyć właśnie o tych skomplikowanych dziejach Polski. Także wydaje mi się, że to, że przetoczyła się taka pozytywna fala, wydaje mi się, tego opowieści, omawiania biografii właśnie Jana Olszewskiego,
bo tu ze wszystkich stron sceny politycznej na szczęście też padały takie pozytywne wspomnienia, prawda, bo to o Janie Olszewskim i też mówiono o nieznanych w ogóle kartach, takich szerzej nieznanych kartach jego biografii, szczególnie biografii powojennej. Ta już około 89 roku to już jest bardziej znana, a też wspominano jego zaangażowanie duże w różnych latach w obronę właśnie jako prawnika, w obronę różnych postaci polskiego życia publicznego dzisiaj z różnych stron sceny politycznej, prawda? Czyli to jest to, co Jan Olszewski właściwie, no on się każdego bronił i dzisiejszych pisowców, i dzisiejszych PO-wców, i Unii Demokratów, i tam jeszcze by nie było polityków całej ówczesnej opozycji. I wydaje mi się, że to na pewno odniesie jakiś pozytywny skutek, bo takich postaci jest niewiele, prawda, które nie dość, że przeżyły to wszystko też aktywnie i z taką jednoznaczną właśnie postawą moralną, etyczną, ale też jednoznacznymi poglądami politycznymi. Panie doktorze, chciałbym zapytać pana jako obywatela, jako człowieka po prostu. Co by pan uznał jako ważną spuściznę z tego, co usłyszał pan w tych ostatnich dniach, jeśli chodzi o spuściznę Jana Olszewskiego? No, ja myślę, że ta ważna spuścizna to jest zawsze chęć, jeżeli chodzi o Jana Olszewskiego, chęć jakiejś koncyliacji, chęć rozmów. To znaczy Jan Olszewski nie był, chociaż niektórzy uważają, że był w pewnym momencie radykalny w poglądach, ale dlatego pewnie, że miał te poglądy raczej niezmienne. Ale on nie był takim radykałem w działaniu, prawda? I zawsze starał się gdzieś tam wybierać te wyjścia, które właśnie nie były wyjściami siłowymi, czyli on oczywiście walczył w szeregach, ale może to praktyka musiał, adwokacka też. Może to praktyka adwokacka właśnie, to nauczyła go takiej koncyliacji. Właśnie te znamienne jest ta historia z jego przyjacielem, który został skazany i później zamordowany tutaj przez stalinowskie władze, że on mówił właśnie, nie idź walczyć, prawda, nie idź do lasu, nie idź do partyzantki, poczekamy, musimy czekać na następny konflikt zbrojny, żebyśmy wygrali, czy żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce, prawda, ale właśnie zniechęcał go do tego, prawda, i później właśnie jako adwokat również prowadził wiele rozmów, wiele procesów, też starał się nawet w tym prawie, które było ułomne w PRL-u, ale oczywiście było i też w różnych procesach działało, no starał się znaleźć takie wątki, które mogły posłużyć właśnie opozycji, więc tutaj wydaje mi się, że wiele jest takich wątków, które można znaleźć w biografii Jana Olszewskiego, które są przede wszystkim że Polska nie podległa w ogóle, tak? I ta myśl o niepodległości Polski to właśnie to, a czy co to znaczy pan teraz Polska? Jakieś ugrupowanie polityczne, które stara się część tej spuścizny realizować w praktyce? Ja myślę, że część, to na pewno każde ugrupowanie gdzieś tam można ocenić, że ma rys patriotyczny, to też trudno odmówić politykom polskim, oni zawsze trzeba szukać tych dobrych cech, dobrych elementów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat do Jana Olszewskiego, to tak werbalnie to się odwoływało do niego środowisko dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, to w dzisiejszych latach, bo przecież tam był też konflikt z Lechem Wałęsą i z braćmi Kaczyńskimi, to były relacje bardzo skomplikowane i później Jan Olszewski założył inne ugrupowania, prawda, ale jednak tak mniej więcej od lat, powiedzmy po roku 2000, to właśnie PiS się odwołuje trochę też do
Jana Olszewskiego i też go troszkę tak wynosi bardziej na piedestał jako tego pierwszego premiera pierwszego rządu wybranego w wolnych wyborach, znaczy Sejmu oczywiście wybranego w wolnych wyborach i stworzenie, który został rzeczywiście stworzony przez ten pierwszy wolny taki Sejm w 91 roku, więc to na pewno te środowiska, ale wydaje mi się, że to też środowiska mogą być takie jak środowiska, nie wiem, harcerskie, które gdzieś tam Januszewski cały czas pamiętał o tym, że skąd się wywodzi też i ten ruch harcerski był dla niego bardzo ważny, ale też akurat taki jestem pozytywnie zbudowany, bo postaci właśnie z różnej strony sceny politycznej się bardzo dobrze wypowiadały, a nie przez dzisiejszej strony sceny politycznej, która kiedyś była jedna. No to teraz chciałbym poruszyć wątek, który być może jest trudny, ale tak się też zastanawiałem, bo jak Radio Koncita. Proszę Państwa, on już, wiesz, stracił tę mowę, stracił gadanie. Trzeba mu pomóc na śniadanie. Pomóc mu. Nie ma energii mówić, nie wypił kawy. Zakulisowo działali, dzisiaj już w zmianach pokoleniowa, inne inszości. Pokazywali w Moskwie, jak w garnkach pusto mają. Kampaniach i tak dalej. No weźmy chociaż historię, no słynne historie, nie wiem, Lecha Wałęsy i jego różnych przygód, że tak powiem w cudzysłowie, z różnymi dokumentami. Wiemy też, że część dokumentów była fałszowana i tak dalej, i tak dalej. I teraz, no nie takie nierozliczenie się z tej przeszłości, bo oczywiście ono było ceną prawdopodobnie za bezkrwawe. Ale to spowodowało kolejne perturbacje polityczne w latach 90. to na przykład upadek rządu Olszewskiego, o czym dzisiaj mniej więcej możemy powiedzieć, wspominając Jana Olszewskiego, on był bezpośrednio spowodowany tym, że Antoni Macierewicz był główną postacią, który ujawnił te nazwiska osób, to było wielu tam ministrów, wiceministrów ówczesnego rządu, tego pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce. No i teraz pytanie, co było prawdą, co było nieprawdą, kto rzeczywiście współpracował. Tam był jeden taki pomysł, ale on się nie przebił, żeby powołać taką niezależną komisję, zdaje się to prezes Strzembosz i jeszcze ktoś to zaproponował, żeby powołać niezależną komisję, która by zbadała te dokumenty. To było jakieś sensowne postępowanie. Jerzy Ciemniewski. Tak, Jerzy Ciemniewski. To było sensowne postępowanie, jakbyśmy popatrzyli z dzisiejszego punktu widzenia, prawda? To było to postępowanie jakieś takie w miarę naukowe. Mamy dokumenty, zbadajmy, zobaczmy, co tam jest. Natomiast w stanie tych emocji politycznych, które wtedy były, prawda? No, ministrowie zostali oskarżeni o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Posłowie tak samo, prawda? Rząd miał niszczą większość. Leszek Moczulski. Na przykład, prawda? Czy pan zasłużony dla niepodległości. Bardzo. No trudno się dziwić, prawda, takim reakcją. Pierwszą reakcją było właśnie odsunięcie tego zagrożenia, czyli właśnie odwołanie rządu. I tak się stało. Panie doktorze, przenieśmy się do czasów współczesnych. Zbliża się pewna pora roku, ulubiona przez większość ludzi. Powstała partia znamionująca tę oczekiwaną porę roku. Co pan sądzi? Jakie są szanse tej partii? Ja myślę, że tutaj szanse są oczywiście jak każdej nowo powstałej partii politycznej, ale tutaj widzę trochę zagrożeń dla tej partii Roberta Biedronia.
Szanse są na zagospodarowanie na pewno pewnego elektoratu lewicowego. Natomiast z drugiej strony mamy takie, powiedziałbym, radykalne nawet pójście w lewo w sensie światopoglądowym, czyli ta walka z Kościołem, sprawy aborcji, które nigdy nie cieszyły się w polskim społeczeństwie jakąś estymą, to znaczy ludzie się nie lubią tym zajmować. Oczywiście, jeżeli by uchwalono jakieś radykalne prawo w jedną czy drugą stronę, to byłyby protesty. Natomiast nie jest to jakimś takim pierwszoplanowym tematem egzystencjalnym wręcz, tak? Bo to są po prostu trudne tematy, od trudnych tematów ludzie wręcz uciekają, nie chcą się nimi zajmować na co dzień, to mechanizmy psychologiczne tu działają raczej. Więc jakby pomysł dobry, wydaje mi się, że tak, marketingowo jakby miał to cenić, bardzo dobrze to jest przygotowane. Rzeczywiście po tym, jak już trochę Polacy są bogaci, mają większą siłę nabywczą i tak dalej, no to takim problemem głównym jest ta służba zdrowia i żaden rząd sobie z tym problemem nie poradzi. No więc Robert Biedron mówi słusznie, że to jest to, na czym my się skupimy i to wynika z badań też bezpośrednio i że on mówi, że on te 30 dni on sobie to... Czyli to jest dobrze, natomiast troszkę nie wiem, czy to nie jest przestrzelone to takie skoncentrowanie się na tych sprawach światopoglądowych jako de facto tam najważniejszy, no bo oprócz tej służby zdrowia troszkę tam rozliczeń, tam komisja rozliczeniowa, no też wszyscy z jednej strony ta wiosna, że nie będzie wojny polsko-polskiej, ale z drugiej rozliczamy, powołujemy komisję do spraw rozliczeń poprzednich rządów, czyli tylko jednego rządu poprzedniego, bo to 2015-19, czyli chodzi o ten rząd aktualnie funkcjonujący i tę koalicję, więc zobaczymy jak to się rozwinie. Na pewno to jest zagrożenie dla SLD, dla partii innych lewicowych małych, które gdzieś tam były. Wiesz, radio, to wiesz, tam to nie takie gadanie, baranie. Przez wieki to samo, tylko chodzi o nowe podejście, nowe komentarze. Radio Tok FM, Eurokoncito, Barbie, Wejdzie, Langström, Ekstra i nowe komentarze. Państwo zobaczą, że wszystko się zmienia. Tu nie o to chodzi, żeby tylko konto podawać, pokazywać numer konta. Tylko o to chodzi, żeby coś robić. No. Nawet możesz reklamować premium mobile, sieć premium mobile. Już ci na konto chodzą pieniążki. Mi już tam troszeczkę weszło na Eurobank, bo ja nie mam zamiaru tam opłacać Eurobanku. Ja tam nie ruszam, nie dotykam karty, nie używam, bo mnie oni denerwują. Niech tam się to jakoś samo dzieje. Po prostu reklamujemy tutaj premium mobile i tam kto wejdzie, to na nasze konto. I teraz tutaj oni sami mówią, że oni idą po tego wyborcę niezdecydowanego. A, no tak, ale z badań, które robimy, czy i moi koledzy też, no wynika, że ten wyborca niezdecydowany, ile by go tam nie było, 15-20%, to też nie jest tak, że on się zdecyduje głosować na jedną partię polityczną, tylko po prostu to będzie wachlarz poglądów i opinii. Każda partia stara się zagospodarować część. No właśnie, zdecydowanie. Myślę, że młodzi ludzie tak, będą pewnie wyborcami w dużej części tej partii, ale też młodzi ludzie najrzadziej chodzą na wybory i najbardziej frywolnie to traktują w ogóle. Jest dużo wyzwań przed tą partią. Panie doktorze Acz, co pan uważa też jako badacz tych spraw, bo czym innym są wyborcy, a czym innym jest skład parlamentarny wyłoniony przez nowo startującą partię. Jeżeli ja sięgnę pamięcią w olbrzymim skrócie, to zarówno partia Janusza Palikota, jak i później partia Ryszarda Petru była taką kompozycją, ja bym powiedział, mało profesjonalną, jeśli chodzi o sprawy polityki. Czy tutaj nie można też oczekiwać, to jest jakiegoś przełomu z tego punktu widzenia. To jest jakby powtórka. Wydaje się, że to jest podobnie skonstruowane jak Nowoczesna czy jak partia Palikota. Tam jest trochę działaczy bardziej doświadczonych, typu pan Gawkowski z SLD i tutaj może z Nowoczek. Natomiast reszta to są zupełnie ludzie, którzy są pierwszy raz gdzieś tam w polityce, może trochę w działalności jakiejś takiej NGO-sowej, quasi publicznej gdzieś tam byli, ale w polityce nie. I na przykład
To zjadło Nowoczesną. Brak doświadczenia działaczy. Zupełnie doprowadziło do... Czytam w moich myślach, panie doktorze. Aż tak. To dobrze. Więc to zjadło Nowoczesną. Pani Kota trochę. Więc to na pewno jest takim dużym zagrożeniem dla tej partii politycznej, bo to jest wszystko ładnie, że się jest człowiekiem świeżym, ale te stare wilki, które są dzisiaj w Sejmie, no one wykorzystają taką młodzieńczą naiwę. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj z panią moim gościem był pan doktor Bartłomiej, biskup Kowalski Warszawski. Reklama. Nie ma żadnej reklamy, nie będzie reklamy, nie będziemy propagować informacji. 400 milionów dolarów Polska kupi, będzie się zbroić. Jak Rosja jest o milion razy więcej uzbrojona od miliona lat i po prostu rdzewieje im ta broń, nie mają co robić i nie wiadomo, co się stanie w tym roku. Tu Jackowski straszy, proszę Państwa, w Ameryce Białystok, w Kurierze Porannym wydano informację, podano na temat Jackowskiego. Co to za szpieg, komu on służy i od kogo pieniądze dostaje? Przecież on nie może tak gadać za darmo. A my możemy, proszę Państwa, bo my bardzo lubimy, kochamy prawdę. Głosiłam 40 lat ze Świadkami Jehowy. 40 lat głosiłam, to mogę jeszcze 40 lat. No, że ja się tam nie przejmuję, nie płaczę, nie narzekam, że mi ktoś nie płaci, bo te dziady katolickie chciwe, tylko że wracy no tacy, oni będą płakać, jeżeli nie mają pieniążków, że tam im nikt nie daje. Nie mają, nie mają, nie mają! Ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i znaczenie Polski w świecie. HIMARS, czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, jest zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Kociaczki, fajnie mówią, to trzeba Kraków w uczciu Ryszarda Kuklińskiego przed dzień 15. rocznicy śmierci generała w kościele ojców kapucynów została odprawiona uroczysta msza święta. W sali wykładowej klasztoru odbył się też panel dyskusyjny poświęcony tej postaci. Trzeba do niej wracać, mówi Andrzej Lorenc ze Stowarzyszenia generała Ryszarda Kuklińskiego. Młode pokolenie nie wie i trzeba dokształcać, a z kolei jest bardzo dużo z pokolenia tego z lat PRL-u, kto nie uznaje go za bohatera. Jutro o godzinie 11 zaplanowano złożenie kwiatów pod popiersiem Ryszarda Kuklińskiego w krakowskim Parku Jordana. Dwie godziny później przed pomnikiem generała na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Patronat nad uroczystościami objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada, że podczas konferencji bliskowschodniej w Warszawie spotka się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em oraz sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Celem spotkań będzie promowanie przyszłości pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, podkreśla szef izraelskiego rządu i dodaje, że planuje też spotkania z innymi przywódcami. Międzynarodową konferencję poświęconą bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie organizują Polska i Stany Zjednoczone. Spotkanie ministerialne odbędzie się 13 i 14 lutego w Warszawie. Zaproszenie wystosowano do przedstawicieli władz blisko 80 krajów, w tym krajów arabskich. Strona palestyńska odmówiła udziału. Łukasz Żal zdobył główną nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych za zdjęcia do filmu Zimna Wojna. Ceremonia wręczenia tych nagród odbyła się minionej nocy w Los Angeles. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych odbyła się w Hollywood. Łukasz Żal nie mógł osobiście odebrać nagrody, ponieważ pracuje obecnie nad innym filmem. W imieniu Żala wystąpił Ernest Wilczyński, który podczas kręcenia Zimnej Wojny stał za kamerą. Wilczyński odczytał przygotowane przez Łukasza Żala oświadczenie z podziękowaniami dla reżysera Pawła Pawlikowskiego i całej ekipy Zimnej Wojny oraz wyrazami uznania dla pozostałych nominowanych. Zdobywając nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych, Łukasz Żal pokonał operatorów, z którymi w tym roku walczy Oscara. Są wśród nich twórca Romy Alfonso Cuarón, autor do filmu Narodziny Gwiazdy Matthew Libatique oraz operator filmu Faworyta Robbie Ryan. Wyróżnienie Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych zwiększa szansę Polaka w walce o Oscara, ale nie jest głównym wyznacznikiem, kto zdobędzie statuetkę. Od 2000 roku połowa laureatów tych branżowych nagród otrzymała później Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Faworytem tegorocznych Oscarów w kategorii zdjęcia pozostaje Alfonso Cuarón. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Za pół godziny na Zamku Królewskim w Warszawie wystąpi zespół męski Gregorianum. To pierwszy z czterech zaplanowanych koncertów towarzyszących wystawie Król się żeni, rolka sztokholmska skarb Zamku Królewskiego w Warszawie, mówi organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk. To będą koncerty kameralne maksimum na 50 osób i w dwóch wystąpi chór męski Gregorianum. Dyrygować nim będzie pani Berenika Jozaitis, a w dwóch pozostałych lead duo. Tym razem lead duo wystąpi jako trio. One się będą odbywały w zupełnie innym wnętrzu. To będzie dawna izba poselska na parterze w starej, dawnej części Zamku Królewskiego. Następny koncert towarzyszący wystawie odbędzie się za tydzień. Wystawę można zwiedzać do 10 marca. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzach. W Lachni trwa finałowa seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej prowadzi Kamil Stoch, który osiągnął 132,5 metra i o 9,7 punktu wyprzedza Austriaka Stefana Krafta, a o 11,4 Norwega Roberta Johanssona. 9 jest Dawid Kubacki, 10 Jakub Wolny, a 13 Piotr Żyła. Odpadli Maciej Kot i Paweł Wąsek. Wcześniej w Lachti o punkty Pucharu Świata rywalizowali specjaliści od kombinacji norweskiej. Zwyciężył Norwek Jürgen Grabak, Szczepan Kupczak zajął 18, Paweł Słowiak 29, Adam Cieślar 36, a Paweł Twardosz 41 miejsce. Natalia Maliszewska już na pewno zdobyła Puchar Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Przypomnę, że wczoraj po zwycięstwie Polki w zawodach, po drugim miejscu Polki w zawodach w Turynie ogłoszono jej zwycięstwo w cyklu, ale okazało się, że szansę na pierwsze miejsce ma także Holenderka Lara van Rielen. Zamieszanie powstało w związku ze złą interpretacją przepisów. Dziś w Turynie Polka i Holenderka nie zakwalifikowały się do finału A, co oznacza, że Maliszewska jest pierwsza w klasyfikacji generalnej na dystansie 500 metrów, mówi trenerka naszej zawodniczki Urszula Kamińska. Tak, jest zwycięzczynią Pucharu Świata generalną, no więc mamy dużo powodów do satysfakcji, dużo powodów do radości, bo to był dla niej ciężki sezon, ale zaowocował bardzo. Tymczasem na długim torze wincele Holenderka Irene Wüst i jej rodak Thomas Kroll zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w wyścigu na 1500 metrów. Natalia Czerwonka zajęła 12, Karolina Posiek 18, a Zbigniew Burtka także 18 miejsce. Arka Gdynia przegrała z Koroną Kielce 1-2 w pierwszym dzisiejszym spotkaniu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kielczanie awansowali na 4. miejsce, a Gdynianie pozostają na razie na 11. pozycji w tabeli. O 18.00 w Płocku tamtejsza Wisła podejmie broniącą tytułu Legią Warszawa. Goście są wiceliderem, a gospodarze zajmują 14 miejsce w tabeli. Jednak pomocnik Wisły Dominik Furman nie przywiązuje do tego wagi. Legia ma 39, mamy 20 i z góry można powiedzieć będzie 0-4, ale my na to tak nie patrzymy. Wiadomo, każdy pierwszy mecz po przerwie jest lekką niewiadomą i dlatego nie skazywałbym nas na pożarcie. A ponownie o sporcie za 2 godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przekładaniec Jachowicza. Dobry wieczór Państwu. Druga część przekładańca Jachowicza. Moim i Państwa gościem jest pan dr Jan Parys, politolog, publicysta i, co ważne, minister obrony w rządzie Jana Olszewskiego, pierwszy... Politolog, publicysta, to jest charakterystyczne gadanie baranie. Będzie wymieniał jego te tytuły, zasługi. Dziadu, gadaj do rzeczy, bo nudzę się po prostu, wiesz. Kółko to samo, od 2000 lat. Jego potomstwu na wieki. Już niech się modlą, lepiej te różańce klepią. Kółko to samo, bo to chociaż się można wyciszyć, skupić, ale na tamtym, jak on się jeden kuma kumę zachwala, dziad dziada pochwala, zachęca. O Jezus, podkreśla jego zasługi. Jakie masz zasługi przed Bogiem? Z radością wołajmy. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Bądź zawsze z kolegią biskupów i naszym papieżem Franciszkiem, udziel im daru jedności, miłości i pokoju. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Spraw, niech chrześcijanie ściśle zjednoczą się z Tobą jako boską głową i z
swym życiem świadczą o Twoim królestwie. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Racz obdarzyć świat pokojem. Niech wszędzie zapanuje bezpieczeństwo i zgoda. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Udziel zmarłym chwały zmartwychwstania. Spraw, abyśmy się stali uczestnikami ich szczęścia. Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy wszystkim. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Mogę zapytać, przepraszam, ale pierwszy raz dodzwoniłam się, żeby modlić się z Ojcem. Bóg zapłać, dziękuję, a modliła się Pani Barbara z Torunia. Pani Barbara. Dziękuję serdecznie Pani Barbaro za modlitwę i także wszystkim, którzy modlą się liturgią godzin, czyli przede wszystkim też psalmami, słowami Pisma Świętego, Biblii, modlił się także sam nasz Pan Jezus Chrystus. Bóg zapłać. Radio kończy. Radio kończy. Relacje militarne. Dzisiaj pewnie dla młodych ludzi to się wydaje oczywiste, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w tej samej strukturach, co Europa Zachodnia, że jesteśmy w NATO. Ale wtedy byliśmy w zupełnie innej sytuacji. To było 27 lat temu. Polska ledwo się wyrwała z obozu wschodniego, z te piosenki z Radia Maria to są beznadziejne, nawet nie ma to. Jeszcze nie weszła. Byliśmy bardzo niekomfortowi. Ja to bym się od razu z kościoła wypisała, jakby takie coś było w niedzielę. Dobrze, że ja nie jestem. To jest beznadziejne, negatywne wibracje dziadowskie, wolne, jakieś wyjące, narzekające, zrzędzące, no do niczego. Sław Geremek, środowisko Gazety Wyborczej, środowisko ówczesnej Unii Demokratycznej, to byli ludzie, którzy chcieli podtrzymać nasze związki z Moskwą. Najlepszy dowód, że parę miesięcy przed powstaniem rządu Jana Olszewskiego ówczesny minister obrony Janusz Onyszkiewicz głosował w imieniu Wycie bez treści, rozumiesz? Jak jest jakaś pieśń czy balada bez treści i tylko do ciebie dociera nastrój dziadowski, no to co to znaczy? No dziadowstwo. Uchowaj przed dziadowstwem nastrój. Uchowaj przed dziadowstwem. Uchowaj, broń Boże. Zdaje się, że tego uczestnikiem powstawał traktat polsko-rosyjski. To wtedy jeszcze ten traktat w swojej pierwszej wersji zawierał tę możliwość wpływów Rosji. No tak, jeszcze była taka próba, co tu dużo mówić, było kilku nielojalnych wobec rządu dyplomatów, którzy dążyli do tego, żeby w tym nowym traktacie polsko-rosyjskim zapisać, zawarować dla strony rosyjskiej korzystne rozwiązania polegające na tym, że w dawnych rosyjskich bazach wojskowych powstałyby jakieś kolejne nowe ośrodki rosyjskie. Okropne. A tak naprawdę wywiadowcze. Także
to wszystko odkryć w ostatnim momencie, dzięki temu, że pełnomocnik rządu, generał Ostrowski, okazał się uczciwym i lojalnym wobec rządu człowiekiem i premier się o tym dowiedział, był bardzo zaskoczony. To było już w momencie, kiedy prezydent leciał do Moskwy i wtedy odbyła się bardzo dramatyczna narada w ówczesnej kancelarii premiera. Brałem w niej udział, gdzie premier się zastanawiał w gronie chyba czterech osób, co zrobić, jak reagować. Jedni mówili, że trzeba zadzwonić do Lecha Wałęsy. Ja uważałem, że to jest zbyt ważna rzecz z punktu widzenia przyszłości państwa, że musi być dokument, no i że lepiej wysłać telegram szyfrowany do Moskwy do rąk Lecha Wałęsy. I premier przyjął ten pomysł i jak wiemy, przy pomocy tego telegramu zabezpieczył polski interes. Panie doktorze, chciałbym, żeby pan zechciał, nie wiem, zwierzyć, opowiedzieć jakieś rzeczy związane ze swoimi kontaktami ze świętej pamięci Janem Olszewskim, zarówno wtedy, gdy był pan ministrem, jak i później, bo przecież spotkaliście się po kilku latach w partii, którą kierował Jan Olszewski. Także spotkaliście się obydwaj panowie z czymś, co się nazywało inwigilacją prawicy, jak pan pamięta. O taką rzecz bym pana prosił. Wiele można by opowiadać anegdot, ale myślę, że trzeba cały czas pamiętać, kiedy się wspomina Jana Olszewskiego, że nie był on zawodowym politykiem, nie miał stażu politycznego takiego, jak mieli na przykład ludzie z PZPR, Bronisław Geremek czy Andrzej Olechowski. Był, można powiedzieć, człowiekiem wolnego zawodu, był adwokatem, więc nawet nie miał doświadczenia w pracy administracyjnej, w kierowaniu zespołem ludzkim. Tak naprawdę zawsze mi się kojarzy nie z wielką rolą polityczną, tylko z takim wspaniałym rozmówcą w kawiarni, ponieważ życie Jana Olszewskiego miałem takie wrażenie, że najpewniej się znajduje wyraz wtedy, kiedy spotyka się z ludźmi, z przyjaciółmi w kawiarni. Taka była wtedy moda, nie było pubów, restauracje były drogie, więc ludzie się spotykali w kawiarniach i Jan Olszewski uwielbiał spotykać się z ludźmi w kawiarniach, umawiał się tam co dwie godziny z różnymi ludźmi, potrafił prawie cały dzień przesiedzieć w jakimś lokalu, czy w Bristolu, czy w Europejskiej, czy w Ambasadorze, czy gdzieś tam. To był jego żywioł, widywać się z ludźmi, rozmawiać, no, wymieniać poglądy, opinie. No co tu dużo mówić, opozycja, która była w czasach PRL-u, może być nazwana trochę opozycją kawiarnianą, ponieważ nie mogła oficjalnie nigdzie urzędować, nie mogła mieć swojego biura ani budynku, właśnie mogła urzędować albo w prywatnych mieszkaniach, albo w kawiarniach. Panie doktorze, czy pana zdaniem ten układ okrągłego stołu, umowy w Magdalence nieformalne, w jakim stopniu one rzutowały na odwołanie rządu Jana Olszewskiego? Znaczy, sam okrągły stół, jak mówią historycy, wtedy, kiedy był podpisywany, miał pewien sens. No, on z jednej strony stabilizował sytuację, zapobiegał wybuchom, no z drugiej strony projektował jakieś cząstkowe zmiany polityczne. Natomiast to wszystko miało sens, dopóki no, trwał Związek Radziecki i trwał blok krajów socjalistycznych. A czy nie dopóki, nie, tak naprawdę nie do 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polacy w gruncie rzeczy przekreślili w jakimś dużej mierze ustalenia okrągłego
okrągłego stołu. Bez wątpienia to były wtedy te wybory częściowo demokratyczne, a częściowo sterowane, bo tak to było. Dały jednoznaczny wynik, to znaczy okazało się, kto ma prawdziwe poparcie, że nie strona komunistyczna, a strona solidarnościowa. Przypomnijmy, że Senat został w 99%. Wyrzuceni zostali kandydaci partyjni. Jeden facet tylko przeszedł z piły, który przekupił po prostu. Tak, tylko jeszcze wtedy trwał Związek Radziecki, jeszcze nie było zjednoczenia Niemiec i tak jakby można powiedzieć sytuacja geopolityczna jeszcze wtedy była niezmieniona. Więc natomiast w momencie, kiedy już doszło do obalenia muru berlińskiego, kiedy już było wiadomo, że jest szykowane zjednoczenie Niemiec, no to trzeba było umieć dopasować sytuację w kraju do tego, co się dzieje na świecie. Nie było woli politycznej wśród tych, którzy wtedy mieli wpływy. Ale jednocześnie, czy pana zdaniem nie było tak, że to obalenie rządu to była kwestia nie tylko pewnych interesów grup społecznych, które w decyzjach tego rządu, szczególnie jeśli chodzi o sprawy reprywatyzacji, były zagrożeniem, że jednocześnie ten rząd dzięki postawie Jana Olszewskiego proponował jakby inny typ moralności. No na pewno, jeśli chodzi o sprawy takie moralne, to tutaj Jan Olszewski jest człowiekiem wyjątkowym, bo dla niego właśnie polityka była związana z moralnością i z tym, że się trzeba troszczyć o dobro wspólne. I polityka dla niego nie była czystą, brutalną grą. Także w jakimś sensie można powiedzieć, że nie pasował do tego świata brutalnej polityki, który wtedy w Polsce powstawał. Natomiast rzeczywiście to znów trzeba przypomnieć, że te pierwsze lata rząd Masowieckiego, rząd Krzysztofa Bieleckiego, to były lata bardzo trudnej transformacji ekonomicznej kierowanej przez Leszka Balcerowicza. Ta transformacja ekonomiczna z jednej strony była potrzebna, z drugiej strony jej metody były bardzo brutalne. Upadło ponad 1000 przedsiębiorstw w Polsce. Nagle pojawiło się kilkumilionowe bezrobocie. Generalnie społeczeństwo było bardzo biedne, więc nie miało żadnych oszczędności ani zasobów, bo poprzednie kilkanaście lat to był właściwie permanentny kryzys gospodarczy. Wobec czego ten, kto czuł się jakoś odpowiedzialny za los Polski, widział ogromną krzywdę ludzi. No i Jan Olszewski uważał, że polityka gospodarcza musi być prospołeczna, że gospodarka jest dla ludzi, a nie ludzie dla gospodarki. I stąd pierwszym jego celem było zatrzymać, odwrócić politykę Balcerowicza. Dobrał do rządu kilku wybitnych ekonomistów, Jerzego Eismonta, Jerzego Kropiwnickiego, Tomasza Gruszeckiego, Andrzeja Glapińskiego. Wszyscy oni mieli za zadanie zbudować inną politykę, bardziej prospołeczną, gospodarczą. I to się udało. Zbudowano inny budżet, produkcja przestała spadać i tak jakby ludzie mieli nadzieję, że zaczną być jakieś owoce, zbierać owoce tych trudnych reform. Także niezależnie od tej wielkiej polityki i przesuwania Polski ze wschodu na zachód, no to bardzo ważną rzeczą była ta polityka gospodarcza, zupełnie inna niż to proponował wcześniej Balcerowicz. Pan, tym bardziej jak większość tych, którzy interesowali się w tamtym czasie, a i dziś jeszcze polityką, pamiętają w Sejmie ostatnie przemówienie Jana Olszewskiego w momencie, gdy za chwilę miało się odbyć głosowanie nad wotum zaufania do jego rządu, czy też nad odwołaniem, czy pozostaniem.
No i stało się. Stało się w noc z 4 na 5 czerwca 92 roku. Jak to przeżywał Jan Olszewski? No, mieliśmy okazję, pewnie wszyscy, słuchać tego przemówienia na żywo, a inni może słuchali parę dni temu, kiedy było przypomniane w telewizji. Było widać, że Jan Olszewski sobie zdaje sprawę, że to jest nie tylko jego odwołanie, jego jako premiera i jego rządu, że to jest pewien zakręt w historii Polski, że zaczynamy zamrażać sytuację, że zaczynamy no, po prostu cofać się politycznie, że jeżeli nie odkryjemy tych zależności, jakie mają niektórzy ludzie z dawnym układem komunistycznym, to Polska będzie brnęła w bagno. Nie tylko ze względu na tych nieuczciwych ludzi, tak, ale ze względu na... Wspominajmy, to, proszę Państwa, co było. Powiązana, uzależniona od dawnej służby bezpieczeństwa, dla których dobro Polski się nie liczyło. Jednym słowem, że to jest dramatyczny moment. Zresztą można powiedzieć, że po 27 latach, akurat w dniu, kiedy Jan Olszewski zmarł w piątek ostatni, media przyniosły wiadomość o tym, że jakiś tam dygnitarz z jakiegoś funduszu środowiska właśnie okazuje się, że był wieloletnim współpracownikiem bezpieki. No i to jest dowód na to, że zatrzymanie tej lustracji 27 lat temu było wielkim błędem, skoro przez 27 lat potem nikt nie był w stanie tej sytuacji wyjaśnić, wyczyścić i zamknąć. I że my się borykamy już ponad ćwierć wieku z tym problemem, który Jan Olszewski chciał rozwiązać, a mu nie dano. I się okazuje, że nikt po nim tego skutecznie nie rozwiązał. To jest bardzo smutne. No to świadczy o jakiś, no nie wiem, nie, wielkim zamieszaniu umysłowym wśród naszej elity politycznej. No właśnie, bo to jest brak woli politycznej, ale przecież chyba nie tylko ta sprawa została, no, można powiedzieć, tak naprawdę przekreślona w możliwości skutecznego rozwiązania jej i przejścia nad nią, czy też uwolnienia się od tego ciężaru, który krępuje do tej pory przecież Polskę. No, mamy tego dzisiejsze dowody, kiedy Lech Wałęsa grozi IPN-owi procesami. Mówi, że za zateczki Kiszczaka wytoczy proces albo krajowy, albo międzynarodowy. Mimo, że wszystkie dowody, prawda, świadczą przeciwko niemu. Ale już musimy niestety kończyć, ale ja chciałbym jeszcze zapytać, ale przecież wiele innych spraw, czy pan się ze mną zgodzi, że wiele innych spraw także zostało pogrzebanych w momencie odwołania tego rządu? No na pewno prospołeczna polityka gospodarcza, na pewno można było szybciej iść na zachód, szybciej wejść do NATO. Były bardzo konkretne oferty. Polska nie musiała wtedy kupować samolotów, bo nam proponowano za darmo kilkadziesiąt samolotów. Nie musiałaby kupować okrętów wojennych, ponieważ proponowano nam za darmo okręty, więc tak jakby otwarcie ze strony Stanów Zjednoczonych wtedy było duże i myśmy chyba zmarnowali historyczną szansę. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu. I moim gościem był pan dr Jan Parys, pierwszy minister obrony narodowej w rządzie demokratycznym, cywil jako minister. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko jutro. Ser Gouda 11,90 za kilogram. A papier to 0,899 za 500 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. No tak nie za bardzo mogę z tym dziadostwem tu walczyć, ale to trzeba wyłączyć. Świętego Jana Pawła II i Wielkiego. No to jak umiera każdy, to jest święty. A w ogóle Biblia to inaczej mówi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czyli człowiek jak żyje, jak postępuje, jaki jest, taki jest święty.
A wielkiego jeszcze, no to przecież proszę Państwa, żydowska robota. Szukają, wiesz, tych Izraelitów. Żydowska robota. Jeżeli są podziały na lepszych i na gorszych, bo jak tu jest święty, to tamten pewnie jest nieświęty. Proszę Państwa, gdzie tu Chrystus, gdzie tu Ewangelia? Nie ma! Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. O tej porze uczcimy tajemnicę wcielenia Bożego Syna. Jakaś burza. I niech te dzwony biją, daj spokój. Daj spokój. Gdzie tu prawda? Gdzie tu Chrystus? To przecież dziecko jest najlepszym, proszę Państwa, papierkiem lakmusowym. I dziecko od razu powie, tato, mamo, tutaj nie jest Chrystus, bo tutaj się wywyższają ludzie. Tu Ojciec Święty, tu Świętszy, tu Najświętszy, a tu jeszcze Wielki. Ja chcę być wielki, dziecko powie. No i kto mądrzejszy od dziecka? Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. Nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie. Czyli Jezus zawstydził też faryzeuszy, saduceuszy, którzy rabbi byli nauczycielami. Ale nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem, ani nauczycielem, ani rabbi. Bo jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. Chrystus, Chrystus. A wy braćmi jesteście wszyscy. A wy wszyscy jesteście braćmi. Że i Maryi nie było, nic tam nie było za Jezus.